i poszliśmy na taką budkę z zapiekankami i nie mieliśmy pieniędzy i wzięliśmy z tego pudełka i zapłaciliśmy za zapiekanki i jedną kolę na trzech. Po moich ostatnich TikTokach masa portali napisała o mnie. Otóż wszyscy mówili o tym, że nieoznaczona współpraca, o tym, że mówił słowa, których nie zna, że nie zna się na ochronie środowiska, że sprzedał się PiS-owi, że oczernia Tuska i Filip Zabielski bardzo merytorycznie się do tego odniósł. Przykładowo Onet napisał, że walczyłem dwa razy i jedną walkę przegrałem, co jest nieprawdą. Tak jak wiecie, miałem cztery walki i ani razu nie przegrałem. Organizacja, którą kieruje Tymoteusz Zych, którym dyrektorem jest pani Pawłowska, którzy będą w związkach małżeńskich, mieli romans i uprawiali seks, każe hotelarzom sprawdzać, czy para, która ma jedno łóżko, jest po ślubie. Wpadł do sądu i zobaczył choinkę. A na tej choince były bombki tęczowe. Pan Grzegorz Braun wziął tą choinkę pod pachę. Dzień dobry Państwu. Niedziela, 29 stycznia. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejszy dzień w roku. Może oprócz Wigilii, ale rzadko kiedy, tak jak dziś, wszyscy są sobie przyjaźni, serdeczni i przede wszystkim każdy chce pomóc, ponieważ mamy dzisiaj 31. finał orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i naprawdę uważam, że jest to jeden z najfajniejszych dni w roku. A ja, kochani, mając serduszka wszędzie, podążam pod M1 krakowskie, gdzie mnie zaproszono, żebym tam coś wyszedł na scenę, coś, trochę się wstydzę. Do kamery to mi łatwo gadać, ale tam będą ludzie. I jest także Tomasz, znany w większości jako szalony reporter tutaj z TikToka, który również chce z nami zagrać, przyczynić się i troszeczkę wesprzeć orkiestrę. Tomku, cieszymy się. Co masz dla nas? Gorące zetruszki. Nie, mam koszulkę, którą pewnie podpiszę i przyjdę, którą będę można też wylicytować. Czy ktoś da 150? 150 złotych od pani. Mamy po raz pierwszy. Czy ktoś z Państwa da 200 złotych? Możemy coś dorzucić? Czy będzie 250? 250. Super. 300! Świetnie. 300 złotych po raz pierwszy. 300 złotych po raz pierwszy. Czy ktoś da 350? Może być też 400. Ale 300 zł po raz drugi, czy ktoś na 350? Genialnie. Ja myślę, że 300 zł tak na szybko teraz, po raz bardzo trzeci. Zapraszam, dzięki wielkie. Dzięki, już wchodzę, za chwilkę do ciebie podpiszemy. Dzięki. Ja najpierw może od tego zacznę. Przede wszystkim apel, żebyście wsparli dzisiaj Wielką Orkiestrę, czy na ulicy wrzucając do skrzynki, czy wspomagając wirtualne skrzynki, czy aukcje, tak jak u mnie. A chcę się pochwalić, że moja aukcja, czyli uczestnictwo w szalonym podcaście, została zakończona i kwotą 8100 zł wylicytował pan Andrzej Wojciechowski z Legionowa. Nie okazał się krewnym Baby Złosic, ponieważ już mam z nim kontakt, płacił te pieniążki i jesteśmy umówieni już na nagranie, które nastąpi niebawem, więc zobaczycie program ze zwycięzcą licytacji. A wielu z was mówiło, że chciałoby również dorzucić za moim pośrednictwem, co jest mi bardzo miło, jakieś drobne kwoty, a licytacja ma to do siebie, że niestety wygrywa tylko jedna osoba. Muszę mówić wyraźniej, bo ostatnio sam widziałem, że mówię niewyraźnie w tych wiadomościach, a chcę się zatrudnić kiedyś w TVP. Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo wstawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z inkubatora dobrze doposażonego. Więc muszę mówić wyraźniej. Dzień dobry, witam was, Danuta Cholecka, to już umiem. I wiecie co, założyłem wirtualną skrzynkę. W opisie oczywiście dam, Łukaszek da tutaj całą animację i link. Jest to moje imię i nazwisko, nie można było niestety na ksywę szalony reporter. Oficjalnie zarejestrowana wirtualna skrzynka na WOŚP-ie. Musiałem podać wszystkie dane, zweryfikowana, zresztą nie będę miał do tych pieniążków dojścia. Jak wiecie, niedawno wypuściłem program, w którym przyznaję się do pewnych rzeczy i już na przykład na Twitterze napisano, że czy z tej licytacji, tu uczestnictwa w programie, tych pieniędzy sobie nie ukradnę. Ciężko jest ukraść pieniędzy, które Allegro przekazuje bezpośrednio na WOŚP, ale pewnie ja to potrafię. Kochani, więc macie dane do tej wirtualnej skrzynki, wspierajmy dzisiaj WOŚP w tej czy innej formie. A ja, jeżeli jestem przy WOŚP-ie, to wiem, że to są wiadomości, ale może taką małą, krótką informację, ponieważ jestem tak stary, że ja zbierałem w pierwszym finale. Dokładnie, pamiętam, był pierwszy finał, ale zbierałem w drugim finale i wiecie co, tak wam powiem, do tej pory mam taki troszeczkę poczucie winy. I zawsze pomagam Wielką Orkiestrę, to nie jest oczywiście przyczyna, ale zbieraliśmy z chłopakami, miałem wtedy
no, lat 15. I nie było oczywiście żadnych puszek oficjalnych i tak dalej. Było, zbierało się normalnie w tekturowym pudełku, zrobiliśmy dziurę, wszyscy wrzucali. Było super, było potem jeszcze, bo to było bardzo mroźno i myśmy tak bardzo zmarzli i chcieliśmy jeść. I poszliśmy na taką budkę z zapiekankami i nie mieliśmy pieniędzy i wzięliśmy z tego pudełka i zapłaciliśmy za zapiekanki i jedną kolę na trzech. Jurek, przyznaję się, pewnie wielokrotnie już oddałem, ale musiałem do siebie wrócić, się działo. Ale to były piękne czasy, cały dzień się stało na mrozie, z tym pudełkiem lataliśmy. Taksówkarze za darmo wtedy wozili do sztabu, do Lublina, zawieźli z tymi pieniążkami. Pozdrawiam i apeluję o wsparcie Wielkiej Orkiestry. Zaczynamy wiadomości. Kochani, mieszkaniec Łomży, 35-30-latek, ukradł paliwo, 100 litrów paliwa na budowie. Normalna sprawa, takie rzeczy się dzieją, tylko w nocy zakradł się, przyjechał busem, odbezpieczył wlew do koparki, ukradł to paliwo, napełnił bak i się w tej samej budowie zakopał i nie mógł wyjechać. Więc poczekał do rana i budowlańców, którym przed chwilą ukradł paliwo, poprosił o pomoc i wypchnięcie. Budowlańcy zobaczyli, co ma w środku, więc wezwali policję. Geniusz zbrodni. Moi drodzy, Jarosław Kaczyński zmienia nam prawo tylko po to, żeby nie zapłacić Radosławowi Sikorskiemu odszkodowania. No to ta sprawa to jest dosłownie tak oburzająca. Słuchajcie, w 2016 Jarosław Kaczyński, jak sąd uznał później, kłamał i pomawiał Radka Sikorskiego na temat jego tam powiązań i tak dalej, i tak dalej. I sąd wtedy kazał mu przeprosić. Teraz w 2000 on nie, oczywiście nie przepraszał w obojętnie jakiej formie, co mówimy mecenas Dubois, który się wypowiada, w obojętnie jakiej formie. Sikorski nawet przyjąłby list z przeprosinami. Oczywiście później by go mówił publikowo na Twitterze, ale nie, nawet nie chciał publikacji w mediach. No ale Jarosław jest przecież bezkarny, jak rządzi PiS, więc nie przepraszał. I teraz pod koniec 2002 roku sąd w końcu zasądził od Kaczyńskiego, który nie chce przeprosić, 708,5 tysiąca złotych. Sąd po prostu zrobił tak, żeby te pieniądze wpłynęły na konto Sikorskiego i on za te pieniądze w mediach publicznych opublikuje przeproszenie, jeżeli ten nie chce. No i słuchajcie teraz, w ogóle ich tych pieniędzy było 400 tysięcy, ale nie płacił tyle, do tylu wzrosło. Nieważne, 708,5 tysiąca. Bidny łupież, mimo z czego zapłacić. I teraz, pod koniec roku właśnie jest procedowana ustawa, już przeszła przez Sejm ustawa, która zmienia kodeks postępowania cywilnego, żeby najwyższą zasądzoną karą było 15 tysięcy. Powiem wam więcej. Oni chcą tą ustawę wprowadzić i żeby działała wstecz. W tych zmianach w prawie, w kodeksie, jest zapis, w którym, że każde postępowanie, które trwa w chwili wejścia tego prawa, czyli dokładnie to, bo nie jest prawomocne, to Jarka, będzie procedowane według nowego prawa. I Jarek zamiast 700 tysięcy zapłaci 15. Zmieniane jest prawodawstwo całego kraju pod konto jednego obywatela, wprawdzie wódca, ale jednego obywatela, no i jednego czynu, który po prostu, żeby on nie zapłacił 700 tysięcy, zapłaci Jarek tylko 15, przez Sejm to już przeszło. To jest nie do wiary. Tylko, że z drugiej strony, czy to na pewno na życzenie i polecenie Jarka, bo ja znam jeszcze kogoś, kto ma proces o zniesławienie z politykiem Solidarnej Polski i sąd będzie mógł dać tylko 15, a nie wiadomo ile. Tak naprawdę to ja kazałem tą ustawę zrobić. Januszu Kowalski, niestety. Jarek mało zapłaci, ale ja również. Moi drodzy, to nie jest jedyny sukces Jarosława Kaczyńskiego. Otóż w tym tygodniu Jarosław Kaczyński wygrał plebiscyt na biologiczną bzdurę roku. Oficjalny, tak, taki plebiscyt się odbywa. Grono naukowe doszło, że to, że powiedział o dawaniu w szyję, czyli a przede wszystkim o tym, że mężczyzna musi pić 20 lat, żeby się uzależnić, kobieta natomiast wystarczy 2 lata, jest uzależniona. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden, ale, a kobieta tylko 2. Docent, profesor biologii i anatomii Jarosław Kaczyński wysnuł taką teorię i otrzymał nagrodę biologiczną bzdurę roku. Gratulujemy, Jarosławie. Słuchajcie, kącik modowy. Otóż na Paris Fashion Week Kylie Jenner przyszła w sukni z głową lwa. Nie wiem, chyba wychodzi powoli moda na futra i już nie będziemy nosić w futrach, tylko w głowach zwierząt. Po prostu to, co zrobiła, wywołało dość duże oburzenie. Moda się przejęła, moi drodzy,
I my już mamy w tym momencie zdjęcia lwów w Afryce, tutaj proszę, które noszą głowę Kylie Jenner. A w kontynuacji kociku modowego mamy jeszcze drugą kreację. Czerwoną suknię, gdzie kreator dobrał kolor modelki również na czerwono. I tutaj bardzo ciekawe, jak sami widzicie na ilustracji, jej skóra jest zrobiona tak, była folią bąbelkową. Ja uważam, że to jest po prostu dla męża, który jak zobaczy, jak jego żona się ubierze na wyjście, żeby redukować stres. Bo jak wiadomo, klikanie z folii bąbelkowej redukuje stres. To jest pewnie po to. Dziękuję, koniec kącika modowego. Pani PZPN wybrał nam miłości w był nowego selekcjonera. Niestety, nie jest to ani pan Kondom, ani Adolf Hütter. Nie sprawdziło się. Więc Cezary Kulesza nam to ogłosił. I na oficjalnej prezentacji PZPN-u pomylił nazwiska. Który odniósł sukcesy i taki trener dzisiaj został powołany na selekcjonera. Jest to Filipe Santos. Kochani, uważam, że dużym argumentem było to, że Portugalczyk, takiej narodowości jest pan Santos, jest nałogowym palaczem. I dużym argumentem to było, wiem, że Wojtek Szczęsny głosował za tym, bo jak będę musiał mu kończyć papierosy, zawsze będzie miał od kogoś pożyczyć. Drugą sprawą, mamy tutaj ilustrację, kiedy nowy selekcjoner jest już po pierwszym spotkaniu z naszą reprezentacją. Jest wiele memów, a przede wszystkim mi się podobało w prawicowych mediach wiadomość, że trener, dobrze go wybrali, ponieważ ten trener jest gorliwym katolikiem. I ja tak uważam, że w związku z tym, że on jest gorliwym katolikiem, to będą mocne powołania do kadry. Moi drodzy, jak tutaj zobaczycie w tych urywkach, udało mi się. Nie sądzę, co nie wiem, ktoś czuwa na górze. Ostatnio wracając z Warszawy, wsiadam do pociągu i był to pociąg, ten pociąg, jakby powiedział Jan Paweł II, czyli jechałem pociągiem, o którym mówiłem, relacji Rybnik-Bochum, bo to do Bochumia. Także miałem okazję sprawdzić ten komfort i podnosi i powiem wam, że było kilka wagonów czeskich. I faktycznie to była druga klasa, jest zupełnie inna i lepsza niż nasza, nawet pierwsza klasa, że sam powiedział pan konduktor. I cena tego pociągu była też zupełnie inna niż te, które jeżdżą po Polsce. A powiem wam, że teraz czytałem, że jest pociąg bodajże z Wrocławia, z centrum Polski gdzieś do Berlina, który jest tańszy niż z tego samego miejsca do Wrocławia, chociaż ten do Berlina przez ten Wrocław jedzie i możesz wysiąść. I było pytanie do PKP pasażera, czy jak on kupi do Berlina, a wysiądzie we Wrocławiu, czy on musi im tam 60 zł to dopłacić, o które jest droższe, mimo że jedzie krócej. Także nasza kolej nie zawodzi. Kochani, równo tydzień temu w niedzielę obchodziliśmy Dzień Dziadka, który jest jednocześnie Dniem Dużego Członka. Naprawdę. W polskim kalendarzu 22 stycznia, to jest akurat wypadło w niedzielę, jest Dniem Dziadka i Dniem Dużego Pania. No więc ja nie świętowałem. I to nie dlatego, że nie jestem dziadkiem. Ordo Iuris, taka organizacja, wspaniała organizacja katolo-talibów, ultraprawicowa, ultrakatolicka. I Ordo Iuris wydało teraz podręcznik dla przedsiębiorców. Jak po katolicku prowadzić biznes w Polsce. I są tam rady dla cukierników, którzy mogą odmówić tortu na ślub parze jednopłciowej i takie tam inne bzdury, ale co ciekawe, jest tam porada dla hotelarzy, żeby jeżeli jest para i chcą pokój z jednym łóżkiem legitymować, czy to jest małżeństwo, rozumiecie to? Radzą hotelarzom, żeby sprawdzały pary, czy są po ślubie, jeżeli chcą mieć jedno łóżko. I to już by było dziwne, ale przypomnę tylko, co się działo równo rok temu w Ordo Iuris. Otóż, moi kochani, wiceprezes tegoż Ordo Iuris wraz z dyrektorką Karoliną Pawłowską mieli romans. No jak już na katolików to było, to nic. Oboje byli w związkach małżeńskich, oczywiście nie ze sobą, oboje mieli dzieci. Sprawa się rypła, kiedy do siedziby Ordo Iuris wpadł mąż pani Pawłowskiej i pobił pana Zycha, bo się dowiedział, że mają romans i się bzykają w pracy. I organizacja, którą kieruje Tymoteusz Zych, w którym dyrektorem jest pani Pawłowska, którzy będą w związkach małżeńskich, mieli romans i uprawiali seks, każe hotelarzom sprawdzać, czy para, która ma jedno łóżko, jest po ślubie.
Ja wam powiem, że teraz powinno jeszcze Ordo Iuris wydać taki podręcznik, na przykład jak prawdziwy katolik powinien spędzać dzień. Ja widzę to tak. Poranek, modlitwa. Śniadanie z błogosławieństwem Pana Boga, modlitwa. Pójście do pracy, ruch żony kolegi, modlitwa. Przyjście do domu, modlitwa. Prawdziwy dzień prawdziwego katolika. Dziękuję. Rząd ogłosił program Laptopy dla czteroklasistów. Morawiecki właśnie dumnie to ogłosił taki program. Ja uważam akurat, tu trzeba przyznać, że fajnie popieram, tylko dlaczego akurat cztero? I teraz zobaczcie. Wszystkie młodsze dzieci od tej pory, bo ten program będzie stały, te laptopy dzieci dostaną i będą mogły wziąć do domu na zawsze, tak zwane podwórkowe, na zawsze, na wieczne oddanie. I teraz, czwarte klasy, czyli następne roczniki też je dostaną, ale na przykład piąte już nie. I teraz program jest bardzo dobry, tylko ja się obawiam, że teraz pod koniec roku będzie lawina braku promocji i niezdań z czwartej do piątej klasy w całej Polsce. Moi drodzy, Filip Zabielski odniósł się do zarzutów. Mówiłem o jego filmiku, cały internet to skomentował i Filip Zabielski zabrał głos. Po moich ostatnich TikTokach masa portali napisała o mnie. Sugerowali oni, że dopuściłem się płatnej współpracy, nie oznaczając jej, co jest nieprawdą. Rozpowszechniali też oni fałszywe informacje. Otóż wszyscy mówili o tym, że nieoznaczona współpraca, o tym, że mówił słowa, których nie zna, że nie zna się na ochronie środowiska, że sprzedał się PiS-owi, że oczernia Tuska. I Filip Zabielski bardzo merytorycznie się do tego odniósł. Przykładowo Onet napisał, że walczyłem dwa... Po moich tak jak wiecie, miałem cztery walki i ani razu nie przegrałem. I to jest jego cała odpowiedź na krytykę. Pozdrawiamy, Filipie. Moi drodzy, kącik kulinarny. Był tutaj ten temat, więc muszę poruszyć. Nowy alkohol na rynku polskim. Wam powiem, że nasi marketingowcy nie przestaną mnie zadziwiać. Wyszła nalewka wódka Szymczykówka z podobizną komendanta policji, trzymającego granatnik i hasło jest na butelce. Szymczykówka mocno wali po stropie. To jest piękne po prostu. Moi drodzy, Grzegorz Braun z krakowskiego sądu, wczoraj bodajże, zobaczycie tutaj na filmie. Nie zapłacili za to podatka? Proszę bardzo, znają proszę mi pomóc. Tak to się robi na południe. Wpadł do sądu i zobaczył choinkę. A na tej choince były bombki tęczowe. LGBT atakują. Powiem więcej, tam były bombki z flagą ukraińską i polską. Pan Grzegorz Braun wziął tą choinkę pod pachę i wywlekał ją z sądu, bijąc po drodze te wszystkie bombki, śmiecąc, rozwalając, przedział się przez te drzwi, ochronnie krzyczał, że jest posłem. O, proszę bardzo. Przywracamy porządek prawny, proszę pana, panem posłem, proszę bardzo. Choinka została usunięta. I wyniósł przed siedzibę sądu. Tutaj w Krakowie, sąd przy rondzie na ulicy i wywalił ją do śmietnika, tą choinkę. Mówiąc słowa, że ta choinka nie licowała z powagą sądu. Otóż panie pośle, panie Grzegorzu, szczęść Boże Braunie. Rozumiem, że choinka nie licowała z powagą sądu. Natomiast z powagą posła licuje wleczenie choinki, która jest zresztą czyimś mieniem. Więc kradzież... Wrzuceniem do śmietnika, zniszczeniem bombek, czyli akt wandalizmu. Wszystko penalizowane przez kodeks karny i to licuje z powagą posła, panie pośle. Ale tam była flaga ukraińska i LGBT. Wziął chłop i choinkę do śmieci wywalił. Szczęść Boże, panie pośle. Moi drodzy, i to jest super ciekawa rzecz. Ja naprawdę mieszkając w tym kraju czuję się spokojny. Słuchajcie, co się stało. Polskie służby, to nie jest fake, badały DNA handlarza bronią. Czy tam respiratorami, to jest ta sama osoba. Wiecie, o którego pana mówię, który miał gdzieś tam kawałek sutereny wynajęte w Lublinie, firmę handlową bronią wcześniej, a od niego kupili respiratory, których nie dostarczył. No i miał oddać pieniądze, ale wyjechał do Albanii i se zmarł. W niewyjaśnionych okolicznościach. Ja dzisiaj to specjalnie doczytywałem. To jest mega właśnie dziwne, no bo wiadomo, afera, kto go, tam Szumowski był zaplątany, żeby wyjaśnić. Chłopina se zmarł w Tiranie.
akurat w stolicy Albanii. Zmarł sobie na niespodziewany atak serca i co ciekawe, policja bardzo szybko, jak na takie wypadki, umorzyła śledztwo i wiecie, jak zostało rozpoznane ciało, bo natychmiast go skremowano. Szybciutko go skremowano. Rozpoznano go ze zdjęć. Bo go tam wzięli, szybko skremowali, zanim go skremowali, to mu pykli zdjęcie, przysłali do Polski i rodzina powiedziała tak. No to już jest dziwne. I teraz patrzcie. Polskie służby badały jego DNA. Ja jestem tak dumny, że polskie służby jako pierwsze na świecie badają DNA popiołu. Chłopa skremowali, oni DNA badają, czy to na pewno był ten. Gdzieś tam doczytałem, że oni podobno mają jego kawałek serca. To też jest taką informacją. Oni trzymają chłopa kawałek serca, nie w portfelu to nosili do zbadania DNA. To jest mega dziwna sprawa, ale jestem dumny z polskich służb. I wiecie, jaki jest wynik? Podobno wyszło, że Andrzej L., który został skremowany, nie żyje. Tak wyszło. Słuchajcie, medycyna poszła tak daleko, że mogli nawet to stwierdzić. Brawo! Natomiast w Poznaniu, w nocy z czwartku na piątek, 35-latek, pani, która go przepuszczała na przejściu, jedzie sobie pani, jest noc, i przepuszczała pana na przejściu dla pieszych w nocy. I ten pan sobie tą panią zaczepił, wpadł do samochodu, wywiązała się szarpanina, odgryzł jej ucho, zabrał samochód i uciekł. Jeszcze raz powtarzam, odgryzł jej ucho, zabrał samochód i uciekł. Po kilkuset metrach rozbił się na słupie, dalej uciekał pieszo, policja go dorwała. Okazał się trzeźwy, to jest ciekawe, no ale w związku z jego zachowaniem zostawili go na obserwacji. Okazuje się, że był to obywatel Ukrainy. I ja myślę, że jego nie powinni sądzić, jego powinni natychmiast wysłać na front. Przecież ci Ruscy uciekną w popłochu. Jak on dziegu podbiega i wszystkim uszy odgryza. Ja mam dla niego właśnie jeden kierunek. Słuchajcie, dotarłem już do wiadomości, ona zaczyna być coraz głośniejsza, ja mam sprzed paru dni, że Ministerstwo Sportu co roku dotuje, tak jest jego zadanie, ludowe zespoły sportowe. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jeszcze istnieje. Dobra, nie mnie to oceniać, jakieś tam ludowe zespoły, wiecie, przy kołach tam ludowych są nasze zespoły sportowe, niech sobie je dotują. Tylko dotarłem do danych z tamtych lat. I bo o co chodzi? Bo dlaczego ta informacja jest interesująca? Ponieważ prezesem ludowych zespołów sportowych jest zawodowy polityk, że tak powiem. Był już we wszystkich partiach chyba możliwych. Był chyba w PSL-u, był u Gowina. Teraz jest nagle, w Republikanach, w którym to też jest minister sportu Bartniczuk, tak? Czyli panowie sobie z tej partii, nie ukrywają, już się znają. I tak się można zainteresować. Czyli prezes, pan Mieczysław Baszko, prezes ludowych zespołów sportowych, dostał 14 milionów na teże zespoły. No kurde, kupę kasy, nie? Na zespoły ludowe, dobra. No i tak, jak to było w zeszłych latach. Otóż, kochani, w zeszłych latach zawsze przydzielano między 6 a 8 milionów. I to jest teraz najciekawsze. Na 806 organizacji, tam dajemy któryś rok, ale około 800 organizacji łącznie dostawało między 6 a 8 miliona. Dla mnie to jest mimo wszystko dużo kasy, marnotrawstwo czy nie. Ale teraz pan Bartniczuk dał Mieczysławowi Baszko, swojemu koledze, 14 milionów, na uwaga, 8 ludowych zespołów sportowych. Załapało się w tym roku, tylko 8 zostanie obdzielonych. Rozumiecie? 14 milionów złotych na 8 zespołów ludowych gdzieś działających na wsiach. I to naprawdę nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Że pan Mieczysław Baszko zna pana Bartniczuka, są kolegami. Jestem tego zupełnie pewien i spokojny o los tych pieniędzy i ich rozdzielenie. Kochani, odbyły się wybory prezydenckie w Czechach. Wygrał Peter Pavel. Drugim kandydatem był Andrej Babisz, on był wcześniej premierem Czech. Przegrał Andrej Babisz, zresztą nazywany czeskim Trumpem, co mnie akurat cieszy, że on przegrał, bo fajnie, że te populistyczne prawicowe mają coraz mniejsze wzięcie na świecie. To już jest trzeci Trump, który przegrał, bo przegrał Donald Trump, przegrał Bolsonaro w Brazylii. Tam, gdzie wygrał Da Silva ostatnio, to też wpadli do budynków parlamentu. No i teraz przegrał również Babisz, który był uznawany za takiego populistę i nazywany czeskim Trumpem. Ale co jest najciekawsze? Niewielką różnicą wygrał Peter Pavel, ale zobaczcie, jak on wygląda. Ten gość
wygląda dokładnie jak wojskowy generał z gierki, który wam zleca misję. Co jeszcze? Na koniec, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że mamy 340 dzień wojny, w której Ukraina bohatersko broni się przed niczym nieuzasadnioną agresją ze strony Rosji. Dalej ją wspierajmy jak możemy. No i przypominam też, żeby wesprzeć WOŚP dzisiaj w każdej możliwej postaci, czy jak tylko możecie. Jeszcze raz przypominam o utworzeniu przeze mnie tej wirtualnej skrzynki. Te pieniądze idą bezpośrednio do WOŚP-u, ale to nie musi być przeze mnie. Wesprzyjcie jak tylko możecie. I cieszmy się tym dniem, bo ja uważam naprawdę, że dla nas Polaków, jeśli to jest największy ruch, największa akcja charytatywna na świecie. Nie ma większego ruchu oddolnie społecznego. To, co zrobił Owsiak, więc cieszmy się w ogóle tym dniem, cieszmy się, że mamy coś takiego, świętujmy, pomagajmy i miłej niedzieli. Dzięki serdeczne. I co? Na co czekali? Na WOŚP płacać po części, spodnie są, a nie na golizne czekać. Do puszek wrzucać poszli.